Czego potrzebuje twój związek, mój związek, praktycznie każdy romantyczny związek? Jakie są trzy filary miłości? O tym porozmawiamy w ramach eksperymentu vlogowego Pogadajmy. To już 23. spotkanie. Zapraszam, jeśli nie jesteście na YouTubie, to teraz czas przeskoczyć na tego YouTuba, żeby dowiedzieć się, jakie są trzy filary związku i w jaki sposób o nie dbać. Myślę, że to bardzo ciekawe i ważne zagadnienie dla każdego z nas. No to przeskakujemy. 23. spotkanie. Siedzę dzisiaj w parku. Co prawda chłodno, ale jakoś tak przyjemnie wystawia się twarz do słońca, choć to już słońce listopadowe i nieco zimne, chociaż dzisiaj pięknie świeci i godzina jest taka, że mogę tego vloga nagrać jeszcze siedząc na swoim ulubionym skwerze, który z tematem miłości w moim osobistym życiu bardzo mocno się łączy. Już kiedyś stąd nadawałem i opowiadałem o tym, że jest tu po sąsiedzku ławeczka, na której padały ważne wyznania, padały ważne decyzje, zapadały ważne decyzje właśnie dotyczące miłości, więc to jest miejsce, w którym lubię o tego typu rzeczach opowiadać. Zanim przejdę do tematu, to trochę co u mnie. Pracuję bardzo intensywnie. Wieczorem padam na nos, budzę się świtem bladym, bo jestem w takim twórczym napięciu związanym z pisaniem, przygotowywaniem do wydania książki. Kolejne fragmenty trafiają do redakcji. A co mi tam zdradzę tytuł? Będzie zatytułowana Żyj w pełni i będzie takim wezwaniem do tego życia w pełni i skarbnicą pomysłów, w jaki sposób to w to życie w pełni wejść. Niewątpliwie miłość jest jednym ze sposobów życia w pełni. Także dzieje się dużo, jest intensywnie, ale zobowiązałem się przed sobą i przed wami, żeby ten eksperyment vlogowy doprowadzić co najmniej do 30 odcinka, a może tych odcinków będzie więcej. I no, już blisko, 23 odcinek, czas leci, wszedłem w rytm. Tutaj duże podziękowania dla Jacka Kołębieskiego, który jest moim informatyczno-technicznym dobrym duchem, przejął na siebie ciężar montowania i wrzucania na YouTube'a tych vlogów i to rzeczywiście ułatwia, czy wręcz umożliwia to, żeby one zaistniały. Także duże brawa dla Jacka, który również codziennie pracuje nad tym, żeby te vlogi się ukazywały. Okej. Temat dzisiejszego naszego spotkania. Trzy filary miłości. Jak to jest, że niektóre związki płoną jasnym płomieniem przez lata, a inne gasną po paru miesiącach? Co takiego się dzieje? Na co należy zwrócić uwagę? Nie jest to może jakaś wyszukana, rozbudowana i niezwykle oryginalna teoria, ale niejaki Robert Strenberg, amerykański psycholog, wyróżnił takie trzy filary miłości, na które należy zwrócić uwagę, które trzeba mieć na radarze świadomości, żeby to nasze życie miłosne, żeby nasz związek rozkwitał. A jeśli któregoś z tych elementów brakuje, no to czujemy, że czegoś nam w tym związku brak i jeśli jest tylko taka szansa, taka możliwość, to warto to właśnie świadomie zaadresować. Pierwszy niezaskakujący element i ten, który pewnie się pojawia we wszelkich mniej czy bardziej romantycznych filmach o miłości, to namiętność. To jest to, co zaczyna się od tych motyli w brzuchu, od fizycznego pożądania, od pragnienia bliskości i tego czasu, kiedy w tę bliskość się wchodzi, zaczyna ją spełniać. To jest jeden z tych filarów, bardzo ważny element. Myślę, że taki mocno skorelowany z naszą odzwierzęcą fizycznością, tymi
namiętnościami i pożądaniami, które w taki bardzo naturalny, zwierzęcy sposób mają potrzebę, żeby się zrealizować. Kolejny z tych filarów, coś co jest konsekwencją tej namiętności, trochę jest jakby kolejnym etapem, to jest coś, co Robert Strenberg nazywa intymnością. Mówiąc o budowaniu wzajemnego zaufania, o wspieraniu się nawzajem, o tworzeniu głębokiej więzi emocjonalnej. No trudno sobie wyobrazić prawdziwy, głęboki, pełen spełnienia związek bez tego elementu. I trzeci element taki, wydawałoby się bardzo mocno kulturowy, taki, któremu często ludzie mają ochotę, mają potrzebę zaprzeczać. Chcą powiedzieć, że to nie jest ważne, chociaż myślę, że gdzieś w głębi ducha każdy czuje taką potrzebę. Mniej lub bardziej wyraźnie ją komunikuje, prezentuje. To jest taki element, który on nazywa zobowiązaniem, czyli podjęcie takiej świadomej decyzji o byciu razem na dobre i na złe, o pracy nad związkiem i o takim przechodzeniu jego na inny, wyższy poziom, bardziej zaangażowany moim zdaniem etap, bo po tym okresie namiętności, po tym okresie chodzenia w różowych okularach, motyli w brzuchu i wszystkich innych metafor, którymi opisujemy to, co się dzieje między nami, nawet po okresie budowania takiej intensywnej intymności, bliskości, emocjonalnego wspierania się, dzielenia się tym życiem, przychodzą momenty, kiedy to życie, najzwyczajniej mówiąc, nas dojeżdża. Nie zawsze jest słońce, często pada deszcz, są długie okresy, kiedy w pewnym sensie właśnie w oparciu o decyzję, właśnie w oparciu o nawet jakąś silną wolę musimy przenieść ten związek przez trudniejszy czas, po to, żeby on przetrwał i po to, żebyśmy mogli, i tu jest bardzo ciekawy i ważny element, świadomie powracać do tych dwóch pierwszych elementów, do powracania do takiej namiętności, odbudowywania tego czasu, kiedy ta miłość płonęła bardzo intensywnie, czy robienia sobie takich rekolekcji z tej intymności bazującej na wzajemnym zaufaniu, na wsparciu, na głębokiej więzi emocjonalnej, na wyjaśnianiu sobie trudnych rzeczy, które w każdym związku się zdarzają, na wyjaśnianiu sobie nieporozumień, na dochodzeniu do tego i rozumieniu tego, że wartość, którą stanowi związek, jest wyższa, większa od nieograniczonej naszej wolności, swobody, możliwości decydowania o sobie i o swoim życiu. Dla mnie to jest taka najdoskonalsza wizja takiej dojrzałej, mądrej miłości, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy wolni, możemy o sobie decydować, mamy swoje sprawy wewnętrznie poukładane i zdajemy sobie sprawę z tego, że chęć, próba tworzenia rzeczywistości z drugą osobą, na przykład z dziećmi, które się pojawiają w ramach takiego związku, jest wyzwaniem, będzie wymagała kompromisu, będzie wymagała oddania części tej swojej wolności, do pewnego stopnia poświęcenia się, takiego zaangażowania przechodzącego w poświęcenie, ale stanowi tak dużą wartość, tak fundamentalne wsparcie naszego człowieczeństwa, naszego jestestwa, taką przestrzeń samorealizacji, że warto to zrobić, że warto się stopnia zaangażować, że warto
kawałek tej swojej wolności oddać. No bo z namiętnością jest jak z płomieniem, pojawia się szybko. Czasami nie da się jej kontrolować. No i szybko potrafi zgasnąć. Intymność pewnie rozwija się powoli i jest ważna, bo jest takim elementem podtrzymującym trwałość tego związku. No a z kolei zobowiązanie jest czymś, na co mamy bardzo, bardzo świadomy wpływ. Jest to kwestia decyzji. Taką decyzję podejmujemy. Tak chcemy żyć. Do tego się zobowiązujemy. Ciekaw jestem, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Krótka rekapitulacja na koniec za chwilę. A ja spoglądam jeszcze do Waszych komentarzy pod wczorajszym vlogiem, który był poświęcony temu, w jaki sposób osiągać szczyty wyrafinowania. Była mowa tam o tym na bazie słynnego powiedzenia Leonarda da Vinci, że prostota jest szczytem wyrafinowania. I próbowaliśmy to udowodnić. Dziękuję za wszystkie komentarze. Jolanta pisze: dziękuję za bardzo ciekawą pogadankę. No cóż, nic dodać, nic ująć. Posłużę się cytatem z książki Katarzyny Enerlich. Najważniejsze w życiu jest prostota, w niej tkwi całe sedno. W prostocie znajdziemy i radość życia, i radość jedzenia. Pozdrawiam, ja również pozdrawiam. Dziękuję Joli za obecność i za komentarze. Maria pisze: dzień dobry Jareczku, twoje słowa to balsam dla dusz. Dziękuję, mam nadzieję, że tak jest. Zapraszam po więcej. Krystyna pisze: panie Jarku, zawsze w punkt. To prawda, że prostota jest wyrafinowana. Czekam na dalsze z panem spotkania. Tu już powoli myślę, będzie się rodziła argumentacja do tego, żeby przedłużyć ten eksperyment vlogowy. Ania pisze: też mam skłonność do komplikowania spraw. Uwielbiam proste przekazy i ze swojej strony również staram się nad tym pracować. To komentarz związany z moim wyznaniem, że prostota jest dla mnie wyzwaniem, prostota w komunikowaniu się, prostota w pisaniu, ale takim wyzwaniem, które chętnie podejmuję, bo widzę jego wartość i jego sens. Rozmawialiśmy o trzech... Dzięki za wszystkie komentarze. Zapraszam, komentujcie również tego vloga, będę odpowiadał. Rozmawialiśmy o tych trzech filarach miłości. Ciekaw jestem, które u Was są, których brakuje, nad którymi należałoby popracować. I jak się w ogóle ma Wasze życie miłosne, jak się mają Wasze związki. A może jest jakiś inny wymiar miłości, który jest dla Was ważny i którym chcielibyście się podzielić w tych komentarzach. Chętnie o tym przeczytam, chętnie o tym opowiem w kolejnym vlogu. Taka doskonała miłość, na którą się składają te trzy filary, to coś, do czego oczywiście warto dążyć. I jest to chyba bardziej pewna droga, aniżeli cel do osiągnięcia. W każdym z tych etapów, w każdym z tych wymiarów warto i należy się cieszyć. Dajcie znać w komentarzach, który z tych elementów Waszym zdaniem jest najtrudniejszy do utrzymania w związku. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Żegnam się z Wami tradycyjnie słowami: odetnijmy spokojem, mamy to w sobie, żyjmy w pełni i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować. Do zobaczenia we vlogu numer 24.